Dziękuję bardzo. Zapraszam na program Tajemnice Winnego Krzewu. To jest moja ulubiona część, gdyż będziemy mówić o tym koszu. Koszu, który Bóg chce widzieć w życiu każdego z nas. Chce tak wiele owoców w naszym życiu, tak, by nie mieściły się w koszu. Ale wiecie, przechodzenie przez te kosze zabiera zwykle ludziom długi czas. Nie dlatego, że Bóg nie chce, byśmy dotarli tu szybciej, ale dlatego, że my sami stawiamy przeszkody na tej drodze. Przychodzi moment w życiu danej osoby, że wydaje więcej owocu, jest znacznie dojrzalsza, mniej grzeszy, więcej angażuje się dla Boga i nagle trafia na mur. Ze mną było podobnie. I to było trudne. Próbowałem służyć Bogu gorliwiej, a stawałem się coraz bardziej sfrustrowany, zmęczony i smutny. Cokolwiek robiłem, wydawało się to jałowe. Nie miałem zapału i chęci, by służyć Bogu, a jednocześnie im bardziej się starałem, tym mniej to działało. I dokładnie w tym momencie, gdy byłem na tym skraju, zmierzając w tym kierunku, będąc w tym punkcie, chciałem już zrezygnować. Zadzwoniłem wtedy do pewnego człowieka, którego spotkałem lata wcześniej. On mieszkał w Kalifornii. Spotkaliśmy się tylko jeden raz i wówczas bardzo mi pomógł. Zadzwoniłem więc do niego, tak po prostu, sam nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy. Zadzwoniłem i powiedziałem, utknąłem, potrzebuję pomocy. Możesz mi pomóc? Zapytał mnie, ile mam lat. Powiedziałem. Zaczął się trochę śmiać i powiedział, wszystko jest zgodnie z planem. Co przez to rozumiesz, że wszystko jest zgodnie z planem? Przestudiowałem szczegółowo życie 500 przywódców kościelnych i nie odbiegasz od normy. I wiecie, w jaki sposób to zobrazował? Porównał to do uderzenia dokładnie tu, w tę ścianę kosza. Powiedział, że przyczyną, dla której służba staje się bardziej i bardziej jałowa i tracisz nią zainteresowanie, dzieje się tak, gdy Bóg jest odsunięty na bok. Jeśli trwasz w próbach wydawania coraz większej ilości owoców przez cięższą pracę, trafiasz na barierę, ponieważ człowiek jest ograniczony w tym, co jest w stanie czynić. I on wyciągnął swoje dłonie w ten sposób. Nigdy tego nie zapomnę. To zmieniło moje życie. Uniósł tak dłonie i powiedział, niech ta dłoń reprezentuje twoją relację z Bogiem, a druga to, co robisz dla Boga. Powiedział też, kiedy się nawróciłeś, wiedziałeś więcej o samym Bogu niż o tym, jak mu masz służyć. I to było ważne dla ciebie. Z czasem uczyłeś się, jak czynić więcej i więcej dla Boga. Stawałeś się coraz bardziej zajęty robieniem rzeczy dla Niego, natomiast relacja z Nim stawała się coraz mniej ważna. Ostatecznie zaczynasz spędzać więcej swego czasu i energii, czyniąc rzeczy dla Boga, a nie spędzasz czasu z Nim samym. Zamilkł na chwilę. Czy tak jest z tobą? Tak, tak jest ze mną. Twoje wysiłki, powiedział, nie przynoszą już rezultatów, ponieważ Bóg powiedział, nadszedł czas powrotu do właściwych relacji. Bóg naciska na ciebie i póki nie zmienisz tego i relacja z Bogiem ponownie nie stanie się ważniejsza od czynienia rzeczy dla Niego, nigdy nie staniesz się taką osobą, jaką Bóg zamierzył, byś był. On nie wiedział o tym wszystkim. Mówił o barierze tutaj, w tym miejscu. I o tym właśnie są te dwa programy. Trwanie. Spójrzmy na Ewangelię Jana, rozdział 15, wers 4. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Będziemy rozważać ten tekst na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, sam fragment, co znaczą te słowa. Możecie wierzyć lub nie, ale odkryłem, że większość ludzi źle rozumie słowo trwaj. Po drugie, będę przyglądał się pewnej pułapce. Po trzecie, przyjrzymy się zasadom dotyczącym trwania. Tak więc, przede wszystkim fragment. Pytanie brzmi, co dosłownie oznacza słowo trwać? Pochodzi ono z greckiego słowa meno i oznacza kontynuować, żyć z, oznacza pozostawać. Pozostawać. Studiowałem to słowo w kontekście Nowego Testamentu i znalazłem dwa interesujące miejsca. Pamiętacie, kiedy Jezus Chrystus powiedział, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Mamy tu to samo greckie słowo trwać. To miejsce, gdzie mieszkasz, miejsce, w którym trwasz. Drugie miejsce jest bardzo ciekawe. Jezus powiedział, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy.
To znaczy pozostawać razem, być przyjaciółmi. Czasami czytając Biblię napotykamy na koncept, który jest używany zamiennie. To jest inne słowo, ale oznacza społeczność. Społeczność razem lub też mieć, trwać we wspólnocie. I to właśnie oznacza to słowo. Ale jakie właściwie ma ono znaczenie, jeśli chodzi o gałąź i winorośl? Gdyż to właśnie Chrystus obrazuje od samego początku. Biblia mówi o trwaniu. Trwanie jest miejscem, lokalizacją, gdzie wzrastająca winorośl i gałąź łączą się. Tym właśnie ono jest. Po pierwsze, trwanie jest podstawową metodą przynoszenia większej ilości owoców. Nie ma innego sposobu. Tak jak nie ma innej drogi od wydawania owocu do wydawania większej ilości owocu, jak tylko przez przycinanie, tak też nie ma innej metody od wydawania większej ilości owocu do jeszcze większej, jak tylko wtedy, gdy trwamy. Po drugie, trwanie odnosi się do tego, jak gałąź i winorośl są ze sobą połączone. I trwanie jest zależne od tego, jak gałąź odnosi się do winorośli. Tu nie chodzi o to, w jakim stosunku winorośl pozostaje do gałęzi, lecz w jakiej relacji gałąź jest do winorośli. To jest sednem. W jakiej ja jestem relacji z Chrystusem, a nie jak Chrystus odnosi się do mnie. To zasadnicza różnica. W jaki sposób trwanie, czy też bycie w połączeniu naprawdę funkcjonuje? Pomyślcie o tym w ten sposób. Tu jest winorośl, reprezentująca Chrystusa. Tu jestem ja, reprezentując osobę wierzącą. Trwanie jest tym punktem, dokładnie w tym miejscu, gdzie one się łączą. Jeśli mam wątłe połączenie albo płytkie połączenie, tylko tyle soku jest dostarczane do gałęzi. Ale jeśli jestem połączony coraz bardziej i bardziej, z czasem mój punkt połączenia staje się coraz większy i wówczas więcej soku przepływa przeze mnie. Dlatego po trzecie, trwanie zwiększa ilość soku, jaki płynie przez gałąź. C. Trwanie występuje w wierzących, gdy są bardziej zrośnięci z Chrystusem. Im silniejsza, głębsza jest twoja więź z Chrystusem, tym więcej soku przepływa. Pozwólcie, że wyjaśnię to raz jeszcze. Tu jest winorośl, tu jest gałąź. Przejdźmy na chwilę do przycinania. Pewna ilość soku przepływa, ale w czasie przycinania Bóg nie zwiększa jego ilości. Tylko przekierowuje sok, który masz. Odcina tę część i tę część i te liście, by sok płynął do gałęzi i większej ilości do owoców. Ale masz ograniczoną ilość soku. Po tej stronie Bóg czeka na mnie i na ciebie i mówi, w porządku, im bardziej będziesz na mnie polegał, tym silniejsza będzie twoja więź ze mną i więcej soku będzie przepływało przez twoje życie. I uważajcie teraz, jedyne miejsce, do którego sok może płynąć, to owoce, ponieważ byłeś tak mocno przycinany. O ile więcej pracy potrzeba, by sok z gałęzi znalazł się w owocach? Wcale jej nie trzeba. Nie trzeba więcej wysiłku. To jest najbardziej zaskakujące w trwaniu. W tej części próbowałeś pracować ciężej i dłużej i mądrzej. W końcu dochodzisz do granicy. I tu jest granica. 2/3 twojego kosza. Ponieważ potrzebujesz więcej soku. Jedyny sposób, by mieć więcej soku, jest to, by coraz bardziej polegać na winorośli. Kiedy robisz to, słuchaj uważnie, nie będziesz musiał robić niczego innego niż to, co robiłeś dotąd. Nic innego. Winne grona stają się wielkie, ty kręcisz w zdumieniu głową. Jak to się mogło stać? Odpowiedzią jest to, że objawia się w tobie Chrystus. Oto pewne niezrozumienie, poważne niezrozumienie. Być może najpoważniejsze w całym studium tajemnic winnego krzewu. Pułapka. W momencie, gdy jesteś zbawiony, automatycznie trwasz w Chrystusie. To błędne rozumienie. W momencie mego nawrócenia do Chrystusa staję się częścią winorośli, ale czy trwam w niej? Błędne rozumowanie przebiega następująco. Trwanie w Chrystusie jest tym samym, czym jest zbawienie. Czy jest? Trwanie jest tym samym, co zbawienie, więc jeśli jestem zbawiony, automatycznie trwam. Tak ludzie myślą. Ale prawda jest taka. Chrystus trwa w tobie, ale ty decydujesz, jak głęboko będziesz trwać w nim. Zbawienie czyni cię częścią winorośli, jesteś w niej, ale to, jak głęboko trwasz, zależy od ciebie.
To nie jest to samo. Spróbuję to bardziej wytłumaczyć. Pierwszy podpunkt jest taki. A. Jesteś umieszczony w Chrystusie, kiedy przyjmujesz Chrystusa przez wiarę. Jesteś w Chrystusie, kiedy wierzysz. Spójrzmy na werset, który czytaliśmy wcześniej, list do Efezjan, rozdział 2. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków. Ale ten werset, albowiem łaską zbawieni jesteście, słuchajcie uważnie, zbawieni jesteście. Czy to ja podjąłem działanie? Czy to ja siebie zbawiłem? Gdyby tak było, zostałby tu użyty czasownik w stronie czynnej. Zbawiłem siebie samego. Tutaj mamy czasownik w stronie biernej, co oznacza, że na mnie spłynęły skutki czynności, którą wykonał ktoś inny. I kiedy Biblia mówi, łaską zbawieni jesteście, to jest użyta strona bierna i to oznacza, że On zbawił mnie, a ja to po prostu otrzymałem. Ja nic nie uczyniłem, nie podjąłem działania, by Bóg mnie zbawił. Dlatego również, kiedy Biblia mówi o osobie, która pyta, co mam zrobić, by być zbawionym, odpowiedź brzmi, uwierz, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Te dwa słowa, uwierz i będziesz zbawiony, patrzcie na to, to jest działanie. Ja wierzę i będziesz zbawiony. Strona bierna. Otrzymujesz zbawienie. Nie możesz sam uczynić siebie zbawionym. Nie możesz sam się zbawić. To nie jest strona czynna. Biblia jest bardzo dokładna. A teraz druga część tego. Kiedy łączysz się z Chrystusem, kiedy wierzysz w Chrystusa, On czyni cię częścią winorośli. Nie możesz tego uczynić sam. Otrzymujesz to. To jest cud. Ale druga część tego tekstu wprowadza dziś pewne niezrozumienie. Mówi ona, B. Pozostajesz trwającym w Chrystusie, gdy spełnisz wymagania. Posłuchajcie tego. Jeśli byłoby tak, że gdy przez zaakceptowanie Chrystusa stałem się częścią winorośli i również w Nim trwam, to nie trzeba by nikomu mówić, że ma w Nim trwać, jeśli to, że jesteś w Chrystusie, oznacza, że w Nim trwasz. Ale ten werset mówiący, trwajcie we mnie, to nakaz. To jest nakaz. Nakazuję ci, byś we mnie trwał, ponieważ możesz wybrać, by nie trwać we mnie. Pomyśl o tym. Nakazuję ci trwać w Chrystusie. To nie tylko nakaz, to nakaz działania. Nakazuję ci podjąć działanie trwania. Chrystus już jest w tobie, ale ty musisz znaleźć się w Nim. Dlatego tu jest nakaz. Nakazuję ci trwać, bo jeśli nie będziesz uważać, przestaniesz trwać. Po trzecie, możesz być w Chrystusie, ale nie trwać w Nim w tym samym czasie. Co to oznacza? Możesz być w Chrystusie, ale nie trwać w Nim w tym samym czasie. Co przez to rozumiem? Możesz być nowonarodzony, możesz być częścią krzewu i jednocześnie nie trwać w winorośli. I dzieje się to w tym samym momencie. Podążacie za tym? Czy to coś wam wyjaśnia? Odkryłem, że większość ludzi nie miała takiego zrozumienia w swoim umyśle, że mogą być zbawieni, a jednocześnie nie trwać w Nim, czyli w Chrystusie. Dlatego trwanie, uważajcie teraz, jest czymś, co czynię, a nie czymś, co On czyni. On wszczepił mnie w Chrystusa, a teraz do mnie należy pozostanie z Nim. Spójrzmy na pewne zasady. Zasada numer jeden. Trwanie w Chrystusie, w ciągłej relacji z Nim, jest sekretem wydawania obfitego owocu. Spójrzmy jeszcze raz na ten fragment. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców. Te dwa słowa są w stronie czynnej. Jeśli trwasz we mnie, będziesz wydawał wiele owoców. Dlatego nacisk, jak mam wydawać wiele owoców, nie jest położony na cięższą pracę, lecz na trwanie. Jeśli trwasz we mnie, będziesz wydawał wiele owoców. Gdzie więc popełniałem błąd? Nie wiedziałem tego. Ja myślałem, że wydawanie więcej owocu oznacza więcej pracy. Więcej to jest więcej pracy. Ale obfitość nie oznacza tu więcej pracy. Czy to rozumiecie? To jest głęboka prawda. Mówi o tym, że jeśli chcesz wydawać obfitszy owoc, możesz to zrobić nie przez jeszcze cięższą pracę, lecz przez skoncentrowanie się na trwaniu.
Dlatego też podpunkt A. Nie można osiągnąć obfitszego owocu przez cięższą lub dłuższą pracę. To mi się przydarzyło. Utknąłem. Nie mogłem i nie powinienem był pracować ciężej ani chwili dłużej. Nie mogłem tego przełamać, a wiedziałem w swoim sercu, że jest o wiele więcej. Tutaj. B. Wiele owocu wymaga mniej pracy dla Chrystusa, ale więcej czasu z Chrystusem. Mniej pracy dla Niego, a więc możesz mieć więcej czasu z Nim. Chcę, byś to zrozumiał. Jeśli chcesz zacząć trwać, a nie trwasz, skąd weźmiesz czas? Coś musi się skończyć. Może to telewizja, może coś innego, a może nic. Może musisz przestać robić coś dla Chrystusa. To tak jak z Marią i Martą, pamiętacie? Chrystus był z nimi w ich domu. Marta zaśkrzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Czy to jest dobre? Tak, to jest najlepsze. Zasada numer dwa. Dlaczego ludzie nie trwają bardziej? Pomagając wielu ludziom, odkryłem pewne powody. Ten jest poważny. Nieświadomie masz pewne nastawienie do tego, jaki naprawdę jesteś. Na przykład nastawienie przy zasadzie numer dwa. Zasada numer dwa. Trwanie w Chrystusie jest bezpośrednio związane z twoim nastawieniem do Chrystusa. Trwanie w Chrystusie jest bezpośrednio związane z twoim nastawieniem do Chrystusa. Weźmy na przykład historię z samego początku Biblii, z ogrodu Eden, kiedy wąż próbował nakłonić Adama i Ewę do grzechu. Do tego momentu Adam i Ewa nie mieli nic, prócz pozytywnego nastawienia do Boga. Tu jest więc wąż, chcący przerwać relację. Rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg. Wiecie co? Bóg coś przed wami skrywa, gdyż Bóg nie jest tak naprawdę dobry. Co próbuje uczynić szatan? To samo co zawsze. Zmienić opinię ludzi o Bogu. By wierzyli, że jest pełen mocy, kocha cię, ale... jest surowy, niecierpliwy, nigdy go nie zadowolisz. On zawsze pamięta niewłaściwe rzeczy, które uczyniłeś. Jaki jest efekt? Będąc w jego obecności, stale czujesz, że nie możesz być wystarczająco dobry. Dlatego twoje nastawienie do osoby Chrystusa determinuje to, na ile przy nim trwasz. Chciałbym podać 5 prawd o Chrystusie, by tobie pomóc. Po pierwsze, Bóg jest pełen miłosierdzia, łaski i miłości. Taką jest istotą, pełną miłości. Po drugie, Bóg tak bardzo chce mieć relację z tobą, że zesłał Chrystusa, by umarł za ciebie. Taki jest Bóg, że posłał swojego Syna na śmierć, by mógł mieć relację z tobą. Tu jest osoba, która ma syna, a tu jest druga w więzieniu. I ta pierwsza mówi: tak bardzo chcę mieć z tobą relację, że wyślę mego syna, by umarł za ciebie. To ciebie uczyni wolnym i wówczas ty i ja będziemy mogli być przyjaciółmi. Po trzecie, Bóg pragnie, byś trwał przy nim tak mocno, że zaadoptował cię do swojej rodziny. Do swojej rodziny. Stałeś się jego częścią. Po czwarte, Bóg tak bardzo pragnie, byś trwał przy Nim, że posłał swego Ducha, by wołał Ojcze. To jest zupełnie niesamowite. Spójrzmy na werset. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Czyli takie emocjonalne zawołanie: Tato albo Tatusiu. Co to tak naprawdę oznacza? Oznacza, że Bóg, który chce, bym ja miał relację z Nim po tym, jak zostałem zbawiony, zesłał swojego Ducha do wnętrza mojego Ducha i Jego Duch jest tym, który woła Tatusiu, nie mój Duch. Jego Duch woła i w pewien sposób pociąga za sobą mego Ducha. Dlaczego? On chce mieć relację ze mną. On próbuje pomóc ci wystartować. I po piąte, to mi się zawsze podobało. Bóg kocha ciebie tą samą miłością, jaką kocha Jezusa.
Użyte jest tu to samo greckie słowo, kiedy Jezus mówi: mój Ojciec kocha was w ten sam sposób, jak mnie kocha. Ostatnia zasada, jaką chcę wam dać, jest niesamowitym objawieniem. Zasada numer 3. Trwanie w Chrystusie umożliwia tobie doświadczanie najwspanialszych obietnic danych przez Niego. Co Bóg obiecał tym ludziom, którzy trwają? Jedną z rzeczy, jaką obiecał, jest to, że będziesz wydawał wiele owoców. Ale On także zaoferował ludziom wspaniałe obietnice. Ludziom, którzy idą w tym kierunku, chcą trwać i ponosić koszty tego, by się tam dostać, On obiecuje każdą rzecz, jaką powinno zawierać chrześcijańskie życie. To wydaje się niemożliwe do osiągnięcia tam. Wypłata jest tutaj. Nie ma wypłaty tutaj, tutaj, ani tutaj. Pozwólcie, że pokażę wam, co mam na myśli. Jest 5 obietnic. A. Jeśli trwasz, Chrystus obiecuje, że będziesz wydawał wiele owoców, przynosząc Bogu chwałę. Po drugie, jeśli trwasz, Chrystus obiecuje, że odpowie na twoje modlitwy. Spójrzcie na ten werset. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Co Jezus tu mówi? Jeśli jesteś blisko mnie, proś o cokolwiek zapragniesz, a ja tobie to dam. Tu więc są ludzie, którzy proszą o wiele rzeczy, których pragną. Na wiele z ich modlitw Bóg nie odpowiada, a oni zastanawiają się dlaczego. To jest odpowiedź. Jeśli trwasz we mnie, wydajesz aż taki owoc, możesz prosić o cokolwiek chcesz, a ja ci dam, ale musisz trwać. Trzecią rzeczą, jaką Chrystus obiecuje, jest: jeśli trwasz, Chrystus obiecuje, że będziesz doświadczał Jego miłości. Sprawi, że będziesz doświadczał Jego miłości. Spójrzmy na ten werset. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę. Chodzi o to, że Chrystus już kocha gałąź. Ale jeśli w Nim trwasz, On sprawi, że doświadczasz Jego miłości. Jeśli nie trwasz w Nim, wiesz, co ludzie mówią? Nigdy nie czułem bliskości Boga. Wiesz dlaczego? Ponieważ sam nie jesteś blisko Niego. Powinieneś przesuwać się w tym kierunku i Bóg odpowie. Po czwarte, jeśli trwasz, Chrystus obiecuje, że będzie się tobie objawiał. Podróżując wiele po świecie, zauważyłem, że to jest najczęściej poruszana kwestia. Pytanie: dlaczego Bóg mi się nie objawia? Dlaczego zawsze jest to tak bardzo jednostronne? Wiecie, co mam na myśli? Dlaczego to ja zawsze się modlę, oddaję Mu cześć, a On wydaje się wcale nie odpowiadać? Zastanawiam się, czy są postawione jakieś warunki. To ciekawe. Popatrzmy na ten werset. Ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. To słowo enfasio znaczy pokazać, zadeklarować. Następny werset z Dziejów Apostolskich, 23 rozdział, mówi tak. Wtedy dowódca odprawił młodzieńca i przykazał mu, żeby nikomu nie mówił, że go o tym powiadomił. To samo greckie słowo. Co oznacza objawić? To znaczy wyjawić. Inne pomocne miejsce znalazłem w liście do Hebrajczyków w rozdziale 11. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Okazują. Użyte jest tu to samo słowo. Co więc Jezus obiecał tym ludziom, którzy w Nim trwają? Ja objawię się wam w jasny i otwarty sposób, jeśli będziecie we mnie trwać. To nie jest ulica jednokierunkowa. To ma być ulica dwukierunkowa. Chcę, byście wiedzieli, że im dalej z tyłu jesteście, tym mniej wierzycie, że to jest prawda. To jest relacja, która wydaje się niewiarygodna, a powinna być wiarygodna, ale stawia wymaganie, by trwać. Piąta rzecz. Jeśli trwasz, Chrystus obiecuje, że wypełni twoje serce swoją radością. W Ewangelii Jana 15:11 tak jest napisane. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Mam radość jako człowiek.
Nie mam w sobie radości Chrystusa. W jaki sposób mogę ją zdobyć? Muszę w Tobie trwać. Jeśli w Tobie trwam, Twoja radość wypełnia mnie. Czy to nie jest wspaniałe? Co Bóg próbuje robić dla nas w tym momencie? On sprawia, by wszystko, co włożył w nasze serca, chciało i pragnęło być połączone z tym, czego On chce. Czego On chce? Wiele owocu. Podsumowując. Biblia mówi w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich, a widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Widzicie, kiedy jesteście z Chrystusem na poziomie trwania, rzeczy się zmieniają, ponieważ trwanie jest niesamowitym przywilejem. Jest czymś, co Wszechmogący Bóg oferuje Tobie i mnie. Trwanie w Chrystusie rozwija ogromną produktywność. Jest czymś, czego w ludzki sposób nie można wytłumaczyć. I ostatnia rzecz. Trwanie w Chrystusie przynosi nieopisaną przyjemność. Chciałbym zakończyć, opowiadając wam krótką historię. To miało miejsce pewnego wieczoru, kiedy siedzieliśmy z całą rodziną i rozmawialiśmy o krewnych, którzy zmarli dawno temu. Moja mama spytała mnie, czy pamiętam pewnych moich krewnych. Znałem ich jako zupełnie małe dziecko. Mama zapytała, czy widziałeś ich kiedykolwiek jako męża i żonę, gdy byli razem? Co masz na myśli? Czy widziałeś, jak jedli razem posiłki? Nie. Czy kiedykolwiek widziałeś, jak rozmawiają ze sobą? Nie, nie wydaje mi się. Ale o co chodzi? Ponieważ nie rozmawiali. Co masz na myśli? Pewnego dnia John wszedł do domu po pracy na dworze z ubłoconymi butami. A Lily właśnie wyszorowała podłogę. Wszedł, nabłocił w całym pokoju i nie przeprosił. Ona się pogniewała. Zrobiła kolację, postawiła na stole i poszła do drugiego pokoju. Kiedy John zszedł z góry, żeby jeść, pomyślał, jeśli tego chcesz, niech tak będzie. Zjada i idzie do sypialni na górę. Lily śpi na dole w pokoju gościnnym. Następnego ranka wszedł do kuchni, jajecznica już na niego czekała, a ona była w drugim pokoju. Następnego dnia i kolejnego roku, przez 17 lat, byli w jednym domu, ale nie trwali w relacji ze sobą. Taka jest różnica. Możesz być w Chrystusie, ale nigdy nie być z Nim. Jeśli nie jesteś z Nim, żadna z Jego wspaniałych obietnic nie stanie się prawdą w Twoim życiu. Dlatego wypełnij przykazanie. Trwaj we mnie, a wydasz obfity owoc. Część z nas być może ciągle jest w dylemacie, kto przynosi owoc, ja czy Bóg. Jeśli wierzysz, że chodzi tu tylko o Boga lub tylko o Ciebie, to nigdy nie będziesz przynosił owoców, jakich oczekuje od Ciebie Bóg. Zostałeś stworzony po to, by przynosić owoc. Owoc to rezultat dobrych czynów chrześcijanina.